dzisiaj w naszej szkole jest bal karnawałowy. Mamy okres karnawału, więc i nasza młodzież, nasze dzieciaczki cudnie bawią się na takim balu od lat. Mamy wodzireja, który zabawia dzieci, który dostarcza im mnóstwo atrakcji, takich właśnie na balu. No i mamy oczywiście różne postaci z bajek przebrane, różnych piratów, policjantów, tudzież inne fantastyczne stroje, które dzisiaj nasza młodzież, nasze dzieciaczki włożyły na siebie, żeby pokazać własną inwencję, własną taką fajną zabawę. Dzieci już od 2 tygodni przeżywają, wypytują, kiedy będzie bal, uwielbiają. Mają już swoje typy, co nałożą na ten bal. Rodzice już są zaangażowani w szycie strojów, w kupno. Lubią sobie potańczyć, lubią jakieś fajne, wziąć udział w fajnych zabawach. No i tak jak sama pani widziała, rzeczywiście przeszli w tym roku samych siebie. Stroje były najróżniejsze. Bardzo fajny, kolorowy, bardzo fajna muzyka i fajny wodzirej. Bardzo zabawny, śmiesznie ubrany, wesoły cały czas. Jest bardzo fajnie, jest kolorowo, jest fajnie, no. Radosna szkoła, jak sama nazwa mówi, jest po to, żeby dzieci znalazły czas, żeby znaleźć dla dzieci czas na ich potrzebę ruchu, potrzebę zabawy, odpoczynku, rekreacji. Nie tylko trudy związane z nauką, ale również na taki właśnie wypoczynek, rekreację. Rozwijają dzieci swoje zdolności i sportowe. Mamy zajęcia popołudniowe, sportowe prowadzone przez instruktorów. Mamy zajęcia taneczne w szkole. Mamy mnóstwo różnych zajęć z projektów unijnych. Także dzieci mają czas zapełniony, a robimy to wszystko po to, żeby się rozwijały dzieci do super i żeby nie siedzieli przed komputerem, tak jak dzisiejsze czasy nas do tego, że tak powiem, przymuszają. Bardzo lubię tę szkołę, ponieważ atmosfera, jaka jest teraz, jest prawie codziennie. Jest bardzo dobra atmosfera, świetne są imprezy i po prostu jestem zaskoczony, jaka ta szkoła... Nieźle jest w tej szkole, powiem szczerze. Mi się bardzo podoba.